dzisiaj wyrobimy się z czasem, bo czasu już naprawdę niewiele, ale mamy dzisiaj święto, a więc jeśli nawet o te 10 minut nabożeństwo przedłużymy, to pewnie nie będzie dzisiaj kłopotu. A mam dzisiaj wiele do powiedzenia z tego miejsca, przy okazji właśnie tego święta zesłania Ducha Świętego. Wiecie, że ono zbiega się w czasie, gdy Izraelici obchodzą też swoje święto, święto zwane Szawłot po hebrajsku, czy po polsku święto tygodni, albo tak jak mamy w Bibliach to zaznaczone zielone święta. I słusznie Daniel zauważył, to nie jest święto ekologów, to jest święto chrześcijańskie, wtedy, kiedy Pan Bóg zsyłał swego świętego ducha. Wiecie, że to nie jest przypadek, że w tym dniu, kiedy Izraelici właśnie wspominali w tymże dniu, w tymże swoim święcie nadanie zakonu i 10 przykazań na górze Synaj, Bóg zsyła Ducha Świętego, który, jak słyszeliśmy dzisiaj w wielu modlitwach, miał być nauczycielem wprowadzających nas we wszelką prawdę. Odtąd właśnie Duch Święty miał być tym, który prowadził naśladowców Jezusa Chrystusa, miał też przypominać uczniom pańskim wszelkie słowa wypowiedziane przez naszego Zbawiciela. I chciałbym, abyśmy dzisiaj na jedno słowo tego Zbawiciela naszego mogli zwrócić naszą szczególną uwagę. Słowa Jezusa Chrystusa, które zapisane są w kazaniu na górze. Jeśli ktoś z nas się orientuje, to kazanie jest zapisane od 5 do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ale chcę czytać z 5 rozdziału tylko jeden werset, werset 20, które to słowa Jezusa brzmiały w ten sposób. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Chyba niedobry tekst na święto zesłania Ducha Świętego, prawda? Jakiś taki ostrzegający. A jeszcze piękniej zostało to przetłumaczone w Biblii Warszawsko-Praskiej. Pozwólcie, że jeszcze raz ten werset przeczytam właśnie w tłumaczeniu tejże Biblii. Kiedy Pan Jezus Chrystus powiada tak, zapewniam was bowiem, jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bracia i siostro, czy te słowa wypowiedziane w jego manifestie, jakim jest kazanie na górze, nie przerażają nas? Kto w takim razie wejdzie do Królestwa Niebios? Jak stanie żyć, jak stanie człowiek wypełnić w doskonały sposób to, co Jezus powiedział do zgromadzonych słuchaczy? Kto więc może wejść do Królestwa Niebios? Owszem, początek kazania jest dość pocieszający i zachęcający. Pan Jezus wymienia ludzi, którzy przeżywają różne stany duchowe i w jakiś sposób odnosi też się to do nas, bo jeśli my przeżywamy podobne stany, Jezus powiada, błogosławieni jesteście, szczęśliwi jesteście. Jacy to ludzie? Są to ludzie ubodzy w duchu, smutni, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój, prześladowani. Tym ludziom Jezus Chrystus obiecuje swoje błogosławieństwo. Jednak kiedy wsłuchujemy się w poselstwo kazania na górze, widzimy, jak poprzeczka moralnych wymagań jest zawieszona niezwykle wysoko, niemalże nie do osiągnięcia. Wiele ludzi sądzi, że 10 przykazań, jakie Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj, jest najwyższym i ciągle obowiązującym prawem Bożym, które dane jest człowiekowi, by je wypełnił. Niektórzy nawet chełpią się tym i uspokajają swoje sumienie, bo przecież w oczywisty sposób nie łamią owych przykazań, a więc w ich opinii wypełniają je. No, bo nie kradną, bo przecież nie zabijają, nie cudzołożą, żyją w miarę moralnie, tak im się wydaje, i oczekują, że zostaną przez Boga uznanych za sprawiedliwych. Wielu ludzi pokłada nadzieję w swoim dobrym życiu, a niektórzy nawet chlubią się tym, że w przeciwieństwie do innych oni wypełniają wszystkie 10 przykazań. Czy jednak chlubą tego, że przestrzega się 10 przykazań, nie jest próżna pycha? Wiecie, pamiętam pewną dyskusję jeszcze w starej naszej kaplicy tutaj z pewnym pastorem adwentystycznym. Rozmawialiśmy na temat 10 przykazań.
On wtedy z naciskiem podkreślał, że przestrzega wszystkich 10 przykazań. Oczywiście to była taka niewypowiedziana sugestia, że my nie przestrzegamy przekazania o sabacie. Ale po pół roku czy po dwóch od tej rozmowy okazało się, że ten pastor zdradził swoją żonę, a związał się z inną kobietą, swoją współwyznawczynią, która również zostawiła swego męża. I nie mówię tego dzisiaj, by te potępić tego człowieka, ale zwrócić uwagę na słabość człowieka, który czasem nie jest w stanie przestrzegać Bożych przykazań. A inne pytanie brzmi, czy Jezus ze swymi wymogami ogranicza się jedynie do 10 przykazań? Kazanie na górze jest jasną odpowiedzią na to pytanie. Pan Jezus mocą swego boskiego autorytetu zmienia, rozszerzając treść przykazań, powiadając na przykład, że mordercą nie jest tylko człowiek, który zabił, ale i ten, który gniewa się na brata swego. Czy na przykład powiada, cudzołożnikiem nie jest tylko ten, który popełnił grzech cudzołóstwa, ale również i ten, który pożądliwie patrzy na niewiastę i pożąda ją w swoim sercu. Normy, jakie ustala Jezus Chrystus dla naszego życia, są o wiele bardziej rygorystyczne niż 10 przykazań. Pierwsza część kazania na górze kończy się więc apelem i wezwaniem. Pan Jezus Chrystus powiada, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest wezwanie dla każdego z nas. Bądźmy więc doskonali, tak jak Ojciec nasz niebieski doskonały jest. Ale jak to zrobić? Jak to osiągnąć? Czy jest w ogóle możliwe, abyśmy byli tacy doskonali, jak nasz Ojciec niebieski? Oczywiście Jezus wtrąca to zdanie pomiędzy dwa przykazania, mianowicie o przykazaniu o miłości do wrogów i o hojności. To jest inny temat, nie chciałbym dzisiaj tego dalej rozwijać, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że wiele religii jako złotą zasadę przyjmuje takie hasło: nie czyń innemu, co tobie niemiłe. To jest hasło wielu religii tego świata. Pan Jezus natomiast poszerzył tę formułę i odniósł bez ograniczeń do wszystkich dziedzin życia. Pan Jezus Chrystus powiada, wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Widzicie różnicę? Wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Jeśli mowa o doskonałości, to należy postawić pytanie, kto z nas może osiągnąć taką doskonałość? A jak wcześniej cytowaliśmy słowa Jezusa, to On właśnie bardzo autorytatywnie powiedział i stwierdził, zapewniam was, bowiem jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Przewyższać doskonałość faryzeuszów i uczonych w piśmie? Czy to jest możliwe? Oczywiście dzisiaj słowo faryzeusz nie kojarzy nam się dobrze. Jest zdecydowanie negatywnym, pejoratywnym określeniem. Ale w czasach Jezusa być faryzeuszem to było coś zaszczytnego, coś pożądanego. W tamtych czasach faryzeusze to była elita religijna, dająca wzór, jak należy prowadzić życie zgodne z Pismem Świętym. Apostoł Paweł był faryzeuszem, a opisując swoje życie przed królem Agrypą z chlubą mówi, posłuchajcie Dzieje Apostolskie 26:4-5. Jakie od młodości było życie moje, jakie od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie wiedzą wszyscy Żydzi. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jako faryzeusz. A w liście do Galacjan w 1 rozdziale 14 wersecie dodaje, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. A teraz Pan Jezus Chrystus powiada, jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie będzie obfitsza niż faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Faryzeusze i uczeni w piśmie rywalizowali ze sobą w surowości i dyscyplinę. Prawo Boże Starego Testamentu, jak wiemy, zawiera 613 przepisów, w tym jest 248 nakazów i 365 zakazów. Ale faryzeusze dodali jeszcze 1521 poprawek i uzupełnień do tego prawa.
aby przypadkiem nie złamać żadnego przykazania. I tak na przykład, by nie złamać trzeciego przykazania, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do trzech rzeczy, w ogóle nie wypowiadali imienia Bożego. Jedynie arcykapłan raz w roku święto Jom Kippur, wchodząc do świątyni, wymawiał imię Boga. A w celu uniknięcia pokus seksualnych ci świętobliwi mężowie, widząc z daleka na ulicy kobietę, albo przechodzili na drugą stronę, albo chodzili z opuszczonymi głowami, nawet nie spoglądali w stronę kobiety. Najbardziej skrupulatnym wśród nich nazywano krwawymi faryzeuszami. Czy wiecie dlaczego? To z powodu tego, że nie chcąc narazić się na pokusę patrzenia na niewiasty, zamykali oczy i w ten sposób ulegali częstym kolizjom ze ścianami i innymi przeszkodami. Albo nie chcąc zbezcześcić sabatu, zakazali wykonywania 390 czynności, które można było uznać za pracę. W jaki sposób więc sprawiedliwość zwykłego człowieka mogłaby kiedykolwiek stać się sprawiedliwością większą niż tych świętobliwych zawodowców? Wymogi stawiane przez Jezusa w kazaniu na górze były i pewnie są nadal przedmiotem utrapienia wielu szczerze wierzących ludzi, którzy próbowali, czy nadal próbują, żyć takim życiem, a kiedy doświadczają niemocy i porażek w wypełnianiu tych zaleceń, czują się winni i potępieni na wieki. Na przykład Orygenes, jeden z ojców Kościoła, pod wpływem czytania kazania na górze dał się wykastrować. Inni mieli wielki dylemat, czy wyłupić sobie oko, czy uciąć rękę, czy nawet nogę z powodu przychodzącego zgorszenia. Czytali bowiem w kazaniu na górze takie słowa: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od ciebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od ciebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Jeden z najsławniejszych pisarzy rosyjskich, Lew Tołstoj, napisał tak: świadomość, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć idealnej doskonałości, stanowi miernik naszego posłuszeństwa naukom Chrystusa. Nie sposób zobaczyć, jak bardzo zbliżamy się do tego ideału. Widzimy tylko nasze braki. I faktycznie, kiedy patrzymy na wypełnianie kazania na górze, nie możemy być szczęśliwi, że to robimy. Możemy widzieć jedynie też nasze braki. Czy Lew Tołstoj czytał również Ewangelię i kazanie na górze? Tak, nie tylko on. Jeden z dysydentów radzieckich mieszkających na Zachodzie, Anatolij Kuzniecow, powiedział, że w Związku Radzieckim trudno było znaleźć choćby jednego pisarza, artystę czy muzyka, który nie zagłębiałby się w sprawy duchowe. Jak to możliwe, zważywszy na te wszystkie lata później potężnej antyreligijnej propagandy i brak dostępu do jakiejkolwiek literatury chrześcijańskiej, w tym Ewangelii? Odpowiedź jest jasna. Władza zapomniała wyeliminować dzieła Tołstoja i Dostojewskiego, które stanowią doskonały wykład wiary chrześcijańskiej we współczesnych czasach. W jaki sposób literatura Dostojewskiego została przepełniona ewangelicznymi treściami? Jak Dostojewski zainteresował się w ogóle Ewangelią? To jest ciekawa historia. Pozwólcie, że ją krótko powiem. Otóż z powodu działalności politycznej w opozycji do cara 23 kwietnia 1849 roku Dostojewski i 123 członków organizacji zostało aresztowanych przez funkcjonariuszy carskiej tajnej policji i osadzonej w twierdzy Pietropawłowskiej. Po wielomiesięcznym śledztwie Komisja Sądu Wojskiego skazała Dostojewskiego i innych członków organizacji na karę śmierci. 22 grudnia 1849 roku Dostojewski i pozostali skazani na śmierć członkowie konspiracyjnej organizacji już stali przed plutonem egzekucyjnym. To były ostatnie chwile ich życia. I wtem nadeszła wiadomość o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Kara śmierci została zamieniona na 4 lata katorgi na Syberii. Dostojewski bardzo przeżył to wydarzenie. Nie dziwię się mu. A potem miał świadomość, że otrzymał drugie życie. Tam na zesłaniu, na dalekiej Syberii, Dostojewski otrzymał Nowy Testament, a jego czytanie
całkowicie zmieniło jego nastawienie do życia. Podobnie też i wspomniany Lew Tołstoj, choć to postać bardzo tragiczna. Lew Tołstoj był bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Żarliwie dążył do doskonałości. Po przeczytaniu kazania na górze postanowił uwolnić wszystkich chłopów pańszczyznianych. Rozdysponował i rozdał cały swój majątek, liczny majątek. Zaczął ubierać się jak wieśniak, szyć sobie buty i pracować sam osobiście w polu. Lecz ciągle miał poczucie osobistej porażki. W jego twórczości religijnej, jak i w życiu codziennym, dręczył go rozdźwięk między tym, co jest realne, a tym, co jest idealne. Był bardzo uczciwy, aby oszukiwać siebie samego. Nie potrafił uciszyć wyrzutów sumienia. Wiedział, że sumienie mówi prawdę. Chociaż coraz bardziej jednak pogrążał się w zniechęceniu, widząc swoją duchową niemoc. Wszystkie jego plany rozwoju osobistego legły w gruzach. Myślał nawet o samobójstwie. Biografowie Tołstoja piszą, że w pewnym okresie życia ukrył nawet wszystkie sznury swojej posiadłości, oddał broń palną, by nie ulec pokusie popełnienia samobójstwa. W końcu uciekł od sławy, rodziny, majątku i własnej tożsamości. Zmarł jak włóczęga na wiejskiej stacji kolejowej. Ale w jednym z tych listów napisał o sobie i o swojej walce. W tym liście sam siebie pytał i pozwólcie, że część tego listu zacytuję, bo to bardzo ciekawy list. Pisze Lew Tołstoj o sobie w ten sposób. A co z tobą, Lwie Nikołajewiczu? Wypowiadasz piękne słowa, ale czy żyjesz tym, co głosisz? Takie pytanie nasuwa się zupełnie naturalne i jest ciągle zadawane. Pytający przyjmuje zazwyczaj zwycięską postawę, jakby chciał mi w ten sposób zamknąć usta. Głosisz, ale spójrz, jak żyjesz. Odpowiadam na to, że niczego nie głoszę i nie jestem w stanie głosić, choć ogromnie bym tego chciał. Mogę głosić jedynie przez swoje postępowanie, ale ono jest nikczemne. Odpowiadam, że jestem winny, nikczemny, godny pogardy za to, że nie żyję zgodnie z zasadami. Jednak równocześnie spójrzcie na moje obecne życie i na to, jak żyłem kiedyś, a zobaczycie, że naprawdę usiłuję sprostać chrześcijańskim przykazaniom. Mówię to nie po to, by się usprawiedliwić, lecz by wyjaśnić mój brak stałości. To prawda, że nie wypełniam nawet jednej tysięcznej z nich i wstydzę się tego. Stało się tak jednak nie dlatego, że tego nie pragnęłem, lecz dlatego, że nie byłem w stanie. Nauczcie mnie, jak wyrwać się z oplatającej mnie sieci pokus. Pomóżcie mi, a sprostam. Nawet bez żadnej pomocy dam wciąż nadzieję dokonać tego. Atakujcie mnie, co również ja sam robię. Lecz atakujcie mnie, a nie drogę, którą idę i na którą wskazuję każdemu, kto mnie pyta, gdzie moim zdaniem ona się znajduje. Jeśli znam drogę do domu i idę nią pianę, to czy dlatego, że się zataczam z jednej strony na drugą, staje się ona w mniejszym stopniu właściwą drogą? Jeśli nie jest to słuszna droga, to pokażcie mi inną. Tyle z jego listu. Bardzo wzruszający list i bardzo ciekawy list. Słowa te stanowią jakby podsumowanie jego duchowej pielgrzymki. Są żarliwym wyznaniem prawdy, w którą wierzył z całego serca, i gorącą prośbą o łaskę, której niestety w pełni nie odkrył. Tołstoj, niczym łosoś, który ma złożyć ikrę, przez całe swoje życie płynął pod prąd i w końcu padł z moralnego wycieńczenia. Czy to tylko Tołstoj zmagał się z tymi problemami? Chciał żyć według zasad Bożego Słowa, ale ciągle dostrzegał brak mocy do tego zwycięskiego życia. Nie wiedział, gdzie tej mocy szukać. Jakże trudno być człowiekiem prawym w takim momencie. A to przypomina mi też i to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian. Wszyscy doskonale ten fragment znamy, ale chciałbym, abyśmy go dzisiaj tutaj przytoczyli. To jest właśnie dylemat każdego człowieka wierzącego. List do Rzymian, 7 rozdział, od 18 wersetu do 25, czytamy takie słowa. Paweł powiada, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak.
Macie też takie stany w swoim życiu? Ja mam. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. Macie takie doświadczenie w swoim życiu? Ja je niestety mam. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w moich członkach. Nędznyż ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Jakże ten stan przypomina nasze, przypomina moje zmagania. Chcemy czynić dobrze, a zawsze wychodzi źle. Obiecujemy sobie poprawę, obiecujemy sobie więcej nie czynić czegoś złego i na nowo ulegamy grzechowi. Jest jednak różnica pomiędzy tym, co możemy powiedzieć o Tolstoju i jemu podobnych, a tymi, którzy doświadczyli łaski Pana. Któż mnie wybawi z ciała śmierci, pyta Paweł. I odpowiada: Bogu dzięki, przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jego łasce. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że nie możemy polegać na własnych uczynkach. To nie przez wypełnianie zakonu osiągamy Królestwo Niebios. Nikt z nas nie jest sprawiedliwy ani godny swoimi uczynkami zasłużyć sobie na niebo. Biblia powiada, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli, a zapłatą za grzech może być jedynie śmierć. Prorok Izajasz pisze, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Jak więc to odnieść i jak traktować to do tekstu kazania na górze? Współczesny pisarz i autor wielu książek chrześcijańskich, Filip Jancej, napisał tak. Prawdziwą tragedią byłoby zamienienie kazania na górze na kolejną formę legalizmu. Bowiem legalizm, podobnie jak ten faryzejski, zawsze zawiedzie. Nie dlatego, że jest zbyt surowy, ale dlatego, że nie jest wystarczająco surowy. Kazanie na górze powala nas na upadki i nie pozostawia cienia wątpliwości, że w obliczu Boga wszyscy jesteśmy równi. Mordercy i ci, którzy mają wybuchowy charakter. Cudzołożnicy i ci, którzy są pożądliwi. Złodzieje i ci, którzy są chciwcami. Wszyscy znajdujemy się w rozpaczliwym położeniu. Możemy jedynie liczyć na łaskę naszego Boga. To dlatego apostoł Paweł tak silnie podkreśla, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale jednak darem łaski Bożej w Chrystusie Jezusie jest życie wieczne. Nikt z nas nie ostałby się przed Bogiem, gdyby nie Jego łaska okazana nam w Jezusie Chrystusie. Jak działa ta Boża łaska? To Chrystus okrywa nas płaszczem swojej sprawiedliwości. W Nim mamy przebaczenie grzechów. Boża obietnica brzmi, choćby grzechy wasze były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Zakon Mojżesza, jak i kazanie na górze, jak i też cały zakon Chrystusowy jest dany po to, byśmy zobaczyli swoją grzeszność, swoją niemoc i zobaczyli swoje potępienie. Prawo Boże potępia najlepszych z nas. Nie wiem, czy wiecie. Prawo Boże potępia najlepszych z nas. Natomiast łaska Boża zbawia najgorszych. W liście do Rzymian czytamy, a zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W czwartek mówiliśmy o tym, że łaska Boża jest w Jezusie Chrystusie. Niektórzy Rzymianie jednak opacznie rozumieli łaskę Bożą. Niektórzy mawiali tak, grzeszmy jeszcze więcej, aby łaska była jeszcze bardziej obfita. Paweł więc pyta, cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Łaska prowadzi nas do krzyża. Pod krzyżem Jezusa zostawiamy ciężar grzechu, krzyżujemy swoje ciało i razem z Chrystusem jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierć.
zmartwychwstajemy zaś po to, byśmy nowe życie prowadzili. Łaska porusza nas do świętości, nie do grzechu. Jeśli sądzimy, że możemy grzeszyć, bo Bóg tak i tak nam wybaczy, to nie doświadczyliśmy łaski. Łaska nie przyzwala na grzech. Czy jednak nie zdarza nam się grzech? Co pomimo, iż chcemy żyć święcie, kiedy łamiemy Boże normy dane nam przez Boga? Jan pisze tak, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orądownika u Ojca w niebie, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bez Chrystusa bylibyśmy zgubieni, jednak Jego łaska nas zbawia. Pismo Święte powiada tak, w liście do Efezjan czytamy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, która nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim zbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was to, Boży to dar. Łaska Boża otrzymana jedynie przez wiarę. Jeden z współczesnych kaznodziei, teolog, nie tak dawno zmarł, John Stott, powiedział, jedyną rolą wiary jest odebrać to, co oferuje łaska. A my śpiewamy taką piękną pieśń, dzisiaj nie będziemy jej śpiewać, Śpiewniku Pielgrzyma, ale wszyscy pewnie na pamięć ją znają. Łaski wspaniałej się strumień zlał. Większy nad grzech nasz, nad Boży gniew. Przyjmij więc wiarą ten pański dar, byś się mógł z Panem połączyć raz. Łaska, łaska, podnieś i oczyścić się dzisiaj chce. Łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa, przestępstwa mem. Polegajmy więc, bracia i siostry, na łasce naszego Pana. Nasza sprawiedliwość nigdy nie będzie obficza niż faryzeuszy. Nie łudźmy się. Czy jakiegokolwiek innego świętego człowieka. Zasługujemy jedynie na wieczne potępienie, ale dzięki Bogu, w Jezusie Chrystusie, Bóg okazał nam swoją łaskę i za to Mu dziękujmy. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.